związana jest z historycznym momentem. Nadanie literackiej nagrody Nobla pani Oldze Tokarczuk. Dlatego serdecznie, Igor, proszę. Dlatego pięknie witamy. Zapraszamy panią Oldę Tokarczuk. Zapraszamy. Uczyńmy świat lepszym poprzez naukę i sztukę. Dlatego z wielkimi honorami zapraszamy panią Olgę Tokarczuk, laureatkę literackiej Nagrody Nobla za rok 2018. Jest wśród nas, dlatego bardzo proszę Karola Gustawa XVI, aby w imieniu Szwedzkiej Akademii Nauk uponowował polską nobistę. Mrs. Tokarczuk, on behalf of the Swedish Academy, we congratulate you on receiving the Nobel Prize in Literature for the year 2018. Congratulations. Thank you very much. Prezentacja medalu noblowskiego i pamiątkowego dyplomu zgodnie z formułą ustaloną od 1902 roku. I od tej etykiety nie ma absolutnie żadnych odstępstw. Tak wygląda rzeczywiście formuła nadania tego nobilitującego wyróżnienia. Szanowna pani, niech nikt nie zakawiony. Poza poezji egipskiej rosną przy pieczęć uczelnie. Gratuluję. Piękną osobę, ale że jest to Polka. Polka, która jest też absolutnie obywatelką świata. I jest fantastycznym przykładem na to, że można mieć dredy, można nie wyglądać jak modelka, można być kobietą, można być sobą. Absolutnie sobą, bo Olga Tokarczuk po prostu jest taka od zawsze, kiedy ja Olgę Tokarczuk pamiętam, i osiągnąć światowy sukces. I pod tym względem chciałabym, żebyście zapamiętali Olgę Tokarczuk jako osobę, która jest taka zupełnie poza światem polityki, poza światem gwiazd, a jest w tej chwili jedną z najważniejszych osób na świecie. I wielu polityków na pewno przeminie, a o Oldze Tokarczuk, tak jak o innych noblistach, mam nadzieję, że przyszłe pokolenia zawsze będą pamiętały i tego wam też życzę. No Nobla to oczywiście też, ale tego, żebyście będąc sobą realizowali swoje cele. Nie musicie się koniecznie zawsze dopasować do reszty świata. Możecie wierzyć w to, co wierzycie, robić to, co robicie i być absolutnie wyjątkowymi osobami. I chciałabym, żeby Olga Tokarczuk była właśnie dla was taką inspiracją. Już ja kończę to zbyt długie. Może też nie ma kobieta z tak, zgoda osoba, która nawet na porządzie. Dokładnie. I że jest tak... I to będzie ich czas. To jest ten sam typ urody. Ale nie jest tylko urodzinka. Wiosną, kiedy wypuszczają miliony zielonych liści, które sprowadzają na ziemię słońce. Latem ich wonne kwiaty przyciągają chmary owadów. Jesienią lipy dodają czerwieni i brązu całemu trawnikowi. Lipy, jak wszystkie rośliny, żyją wiecznym snem, którego początek tkwi w nasieniu drzewa. Sen nie rośnie, nie rozwija się wraz z nim, zawsze jest taki sam. Drzewa są uwięzione w przestrzeni, lecz nie w czasie. Od czasu uwalniania je ich sen, który jest wieczny. Nie rosną w nim uczucia, jak we śnie zwierząt, nie rodzą się obrazy, jak we śnie ludzi. Drzewa żyją poprzez materię, poprzez przepływanie soków z głębi ziemi i odwracanie liści ku słońcu. Dusza drzewa odpoczywa po wieloistnych wędrówkach. Drzewo doznaje świata tylko dzięki materii.
Burza jest dla drzewa, ciepło, zimnym, leniwie, gwałtownym strumieniem. Kiedy nadchodzi, cały świat staje się burzą. Dla drzewa nie ma świata przed burzą, bo częścią rodzenia się jest śmierć. Ogień jest częścią wody, a ziemia jest częścią powietrza. Drzewom ludzie wydają się wieczni, od zawsze przechodzą przez cień lip na gościńcu. Ani zastygli, ani ruchomi. Dla drzew ludzie istnieją wiecznie. Ale znaczy to tyle samo. Dzisiaj pomyślałem, że powiem o tym, bo wpadłem do głowy w piątek, jak pani dyrektor zadzwoniła, że zostanąłem królem, prawda? Pomyślałem, że nasza szkoła nie ma imienia, więc to wydaje mi się, żeby uczcić naszą muzykę. Wspaniałe, po prostu. To już tak było. Pani Olgi. Rewelacja. Inna sprawa, że wiecie co, w przyszłym roku planujemy ze Słupskim Ośrodkiem Kultury taki, no pierwszy raz będziemy to robić, zobaczymy, bo napisaliśmy na to projekt, taki trochę festiwal z obok kartów i napisaliśmy do jeszcze wtedy przyszłej noblistki, żeby może w tym czasie nas odwiedziła. Obawiam się, że już nie będzie miała czasu, natomiast to też może być taka okazja do nadania imienia, żeby jakoś to połączyć, nie? Ale pomysł, no, mi się bardzo podobał, ja naprawdę jestem żywą fanką wszystkie książki i od kiedy pamiętam, no, bycia na stołach, no to pani prezydent po prostu wymodliła, wymyśliła, wypragnęła. Pewnie widziałam, to tak, to była jakaś metafizyka. Słuchajcie, super. Życzymy tam dalszej inspiracji Olgą Tokarczuk. No tak, i wesołych świąt.